Czy ze starych dżemów, kompotów i soków da się zrobić pijalne wino? Zobaczcie sami. Poprosiła mnie teściowa o uporządkowanie nieużywanych już regałów w swojej piwnicy. Piwnica pełna skarbów. Stare soki, kompoty, dżemy. Spróbujemy to wykorzystać i zrobić wino. Parafrazując klasyka, a tych słoików jest ze 40. Były mocno brudne, dlatego że sąsiednia piwnica uległa pożarowi i ten gryzący dym przedostawał się szparami, oklejając sadzą całość tego regału. Zatem niezbędne było mycie i wypucowanie tych słoików przed sprawdzeniem, czy w ogóle nadają się do czegoś. Po kąpieli i wysuszeniu można było sprawdzić przynajmniej z jakiego okresu pochodzą te przetwory. 91, 2, 94, 97. Sporo lat minęło. Niektóre słoiki wymagały sporego zaangażowania, aby się do nich dobrać. Nie ma rdzy pod pokrywką, to dobrze. A co w środku? Wiśnie. I tak mozolnie, słoik po słoiku do środka. Zawartość niektórych słoiczków była naprawdę gęsta, a czuć było tę słodkość i lepkość zawartości. Gęstego wyszło mi około 9-10 litrów, uzupełniłem to wodą około 8-9 litrów, także miałem 19 litrów nastawu. Cukru sobie już darowałem, bo spodziewałem się, że jest tam słodko. Dodałem tylko drożdży browi na fermie win 7013 i jakąś standardową pożywkę do drożdży. Zamknąłem całość w pojemniku i czekam. W środku było słodko, nawet bardzo. Belgie startowe 25 to ma znaczenie. I już po chwili fermentacji trzeba było interweniować. Musiałem odjąć część nastawu z wiadra i przelać go do butelki 5-litrowej, bo w środku naprawdę działy się cuda. Gdy drożdże przerobiły cały cukier, a Belgię spadło do zera, a nawet minus 1, przyszedł czas na zlewanie wina z nadosadu. O dziwo, już wtedy było nawet nieźle klarowne. No, klarowne to może przesada, ale dość przejrzyste. Po około 8-9, a może nawet 10 miesiącach przyszedł czas na odlanie niewielkiej ilości do butelki celem sprawdzenia, co z tego wyszło. Chyba się udało, wino jest klarowne, ma ładną barwę, jest dość słodkie, ale myślę o kuparzowaniu go z jakimś kwaśniejszym winem owocowym z porzeczek, agrestu. Zobaczymy.